Zmieniające się obrazy. Kościół wśród drzew. Rolnicy w ludowych strojach przy posiłku. Kobiety przed chałupą. Jedna trzyma na ręku niemowlę. Druga wielką chałkę. Dziewczęta idące polną drogą. Na tle obrazu napisy. Stowarzyszenie Klucz w ramach programu Etnopolska 2021 zaprasza na cykl filmów o tematyce obrzędowej pod tytułem Czerpiąc z dziedzictwa przodków. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Znaki graficzne. Ministerstwa, Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Klucz i Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Młoda kobieta trzyma w ramionach niemowlę. Na tle obrazu tytuł. Narodziny. Przed drewnianą chatą młoda kobieta w zaawansowanej ciąży. Trzyma wiaderko. Upuszcza je przed progiem. Chwyta się za brzuch. Kuląc się, wchodzi do chaty. W izbie chłopiec, nastolatek. Wszędzie na kołowrotku. Wchodzi ciężarna. Jadam zrywa się ze stołka. Wybiega. Ciężarna leży w łóżku pod pierzyną. Oddycha z trudem. Wchodzi babka. A cóż to, czas już się zaczął. Widać, niech będzie podpalony. Babka zagląda pod pierzynę. Dotyka brzucha ciężarnej. Piotrze, idą wody, myślę, weź, dobre. Babka, szczupła kobieta w średnim wieku, ubrana w kraciastą koszulę i długą spódnicę, przepasana fartuchem, w chustce na głowie, przynosi emaliowaną miednicę z wodą. Stawia na stołku przy łóżku, obmywa dłonie ciężarnej, wyciera je białą ściereczką. Odstawia miednicę. Przynosi miskę z ziarnami owsa. Obsypuje ziarnem dłonie ciężarnej. Nalewa do miednicy wodę z garnka stojącego na kuchni. Rozgląda się. Znajduje szmatkę. Wrzuca do miednicy. Stawia miednicę na podłodze obok łóżka. Wyrzyma szmatkę. Wyciera nią drewnianą ramę łóżka. Na klęczkach pospiesznie myje podłogę wokół łóżka. Ociera czoło. Ciężarna wzdycha. Babka obmywa próg przy wejściu do izby i grubą drewnianą framugę. Kobieta w łóżku uśmiecha się z ulgą. Babka zdejmuje ze ściany drewnianą dzieżę. W łóżku przy matce leży niemowlę, babka. Nalewa do dzieży. Do wody dolewa mleka. Wsypuje garść otrąb. Wrzucamy dla ciebie. Patrzaj. Wrzuca monety. A wojdę do babki, wojdę. Patrz, co babka ci tu zrobi. A z tej no babka pobłogosławi wojdę. A mi wojdę i syna i dnia świątego. A już dupeczkę do. Obmywa niemowlę. Będę cię myć, obwidzić. Telo urody będzie, telo zrób kawałek. A tak już.
Matka w łóżku patrzy ze spokojem. Tymczasem w sieni, przed komorą, Janek siedzi na zydlu. Jest w białej koszuli, spodnie w biało-czerwone prążki, włożone są w wysokie buty. Struga nożem kijek. Z izby wychodzi babka, ociera czoło, podchodzi do Janka. Janek upuszcza kijek, chwyta się za głowę, babka macha rękami. Nie martw się nic! Krowę sprzedos i rybowo z dziecko ty. I dzioba będzie. A jakoś to będzie, jakoś to będzie. Zaraz przyjdzie. Babka wraca do izby, klęka przy łóżku, wsuwa ręce pod pierzynę. Mogę jeździć, Sarah? Jestem. Jest! Dobra. Babka wyjmuje spod pierzyny łożysko owinięte w płótno. I do to teraz łożysko twoje zakup, dobra? Pamiętajcie za ino pod progiem. Babka wychodzi przed chatę. Rozgląda się. Fartuch ma we krwi. Rozgarnia ręką ziemię. Wkłada łożysko do dołka, pod ścianą domu. Zasypuje dołek ziemią, udeptuje. Otrzepuje ręce. Bierze sprzed drzwi stojącą tu drewnianą nieckę, wchodzi do chaty. Izba. Matka kołysze w ramionach pulchne niemowlę. Babka bierze je na ręce. Kładzie na drugim łóżku. Unosi dziecko w koszulce. Moje pomaluszkie włosy i do ojcu pokazać. A ty jeszcze se chwilę pożywaj. Wychodzi z izby z dzieckiem na ramieniu. W sieni staje przed Jankiem. On rzuca nóż i kijek. Szeroko uśmiechnięty unosi się ze stołka. Pochyla się. Z czułością całuje dziecko w główkę. Przejmuje je z ramiona babki. Wpatruje się w śpiące niemowlę. Uśmiechnięta babka wraca do izby. Daje uspokajające znaki matce, leżącej w łóżku. Za babką idzie Janek z niemowlęciem na rękach. Również nie przestaje się uśmiechać. Podchodzi do łóżka, oddaje dziecko matce. Całuje ją w czoło. Pochyla się nad dzieckiem, całuje w główkę. Babka przygląda się im z rozczuleniem. To teraz Janek, kaj szukać kumu. No trzeba szukać kumu i robić krzyny. Co? Kaj. Twoja robota, chodź! Błogiem dziecko, chodź! Matka przymyka oczy z błogim uśmiechem. Babka i Janek wychodzą, zamykając drzwi. Inna chata. W izbie blondynka z długim warkoczem. Wygląda przez okno. Wchodzi Janek. Pochwalony Jezus Chrystus! A na wieki wieków! Witajcie Kowalowo! Przyszedłem do was, żeby was prosić, abyście byli matką chrzestną dla mojej córeczki, co się urodziła wczoraj. Co ty na to? Urany, ale to lepsze by było szewcowo. Szewcowo, co ty szewcowo? I się urodziło już tam Franek Godo, że ona będzie do jego dziecka. To piekarzowo. Piekarzowo, ona sfarzy tego, nie będzie, noga ją boli, tu plecy bolą, zejdzie z taką babą, to nic nie załatwię, będzie mi to całe ściny, będzie mi opowiadać, tam będzie mi jadł, to ja takiej baby nie chcę, mówię, jaką chrzestną, tak odziącha będzie, to nie, ja nie będę, ja nie chcę takiej baby. Ty jest taka normalna babina, porządno, robotno i za tańcy, za chulę, za śpiwość, się napiję i tak bym chciał na chrzestu. Ja idę, dziękuję ci, że się zgodziła, trzymaj się. W niedzielę będą chrzciny, także się przyszykuj i będziemy się bawić. Trzymajcie się, z Bogiem. Zafrasowana Kowalowa łapie się za głowę. Janek wraca do domu, zataczając się. Babka. Babka, co się dzieje? Babka, to jak ty gdzie był? Zawsze kumala ściny! Bój się, bo
Boga daje, przyjmij ojciec! Dobrze, że to dziadu, a nie ona, bo by był taki są Janek leży na łóżku pod oknem. W ręce trzyma kanionkową, pękatą butelkę. Śpi. Matka w drugim łóżku. Tuli niemowlę. Napisy końcowe. Scenariusz Halina Machel. Wystąpili matka Justyna Chmielek-Korbut, Aniela, córeczka Rita Korbut, ojciec Marcin Korbut, babka Halina Machel, Jadam Adam Gaura, krzesnomatka Monika Kulak, muzyka Kapela Opatkowice, Marcin Korbut, Justyna Chmielek-Korbut, koordynator projektu Ewelina Siepiela, kostiumy wypożyczalnia strojów Aneks z Zakliczyna, szafa etnografa, zasoby Zakliczyńskiego Centrum Kultury, realizacja Krzysztof Kuchno 2021, znaki graficzne Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Klucz i Zakliczyńskiego Centrum Kultury.